Słowiański Festiwal Mocy. Lado Deja. Już po raz trzeci. 26, 27 i 28 lipca. Na dużej scenie wystąpią znani i lubiani prelegenci, którzy przybliżą tematykę ziołolecznictwa, naturopatii, medycyny ludowej czy zjawisk paranormalnych. Nie zabraknie muzyki i wakacyjnej atmosfery. Trzy wspaniałe dni, ognisko, zabawa taneczna i długie, niezapomniane rozmowy. Na stoiskach znakomite ekologiczne produkty, książki, suplementy i naturalne kosmetyki. Patroni medialni. Gmina Oława. Miesięcznik Nieznany Świat. Miesięcznik Zdrowie bez leków. Radio Paranormalium. Wydawnictwo Indygo Book. Fundacja Na Tropie i Studio VTV1. Boisko sportowe w Lizawicach. 20 km od Wrocławia. Zabierz najbliższych i spotkajmy się znowu. Wstęp bezpłatny. Dobry wieczór, witam Państwa wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, tak naprawdę już niewiele czasu pozostało do spotkania w czasie festiwalu Lado Deja, który już 26, 27 i 28 lipca w miejscowości Lizawice pod Wrocławiem, pod Oławą, bo to tak między Oławą a Wrocławiem, na boisku sportowym. To już kolejna edycja, trzecie spotkanie w ciągu kilku lat. Organizując takie wydarzenie, staramy się zrzeszać różne osoby, które dadzą nam tutaj wiedzę na scenach, będą mogli opowiadać, będzie w tym roku sporo muzyki, będą również z nami wystawcy, będą stoiska, będą produkty, zarówno te z naturalną, zdrową, ekologiczną żywnością, jak i rękodzieła własnoręcznie robiona, biżuteria, ale także inne usługi, również prozdrowotne. I dzisiaj, proszę Państwa, postanowiłem troszeczkę porozmawiać właśnie z wystawcami. W związku z tym, że wystawcy nawet dziś aktualnie przebywają na wielu różnych festiwalach, bardzo dużo w tym roku festiwali, więc uda mi się pewnie złapać ich tutaj telefonicznie. Proszę Państwa, 26, 27, 28 to tak naprawdę już za kilka dni, bodajże 10 dni do tego festiwalu. Zapraszam Was bardzo gorąco, wstęp jest bezpłatny. Przyjeżdżajcie do nas, czy to samochodem, czy pociągiem, świetna komunikacja, bardzo dobry dojazd. Program naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie. No, trudno mi chwalić to, co gdzieś tam sam wymyśliliśmy, stworzyliśmy, ale naprawdę zachęcam Państwa, bo już z tych poprzednich edycji mamy wiele pozytywnego wydźwięku. Pozwolę sobie w tym momencie zaprezentować Państwu stoisko, między innymi z kombuczą czy z miksturami ziołowymi. Pani Monika, która będzie w czasie festiwalu Lado Deja, mam nadzieję, że troszeczkę powie na temat właśnie swoich też doświadczeń z festiwalami, bo na ogół często wystawcy bywają w trasie. Pani Monika. Czekamy teraz na połączenie. Zapowiada się naprawdę bardzo intensywnie, bardzo, bardzo ciekawie. Halo, halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry, pani Moniko. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj na kanale Studia VTV. Mam do pani zapytanie, bo będzie pani jednym z wystawców, za co tutaj bardzo też dziękuję, bo współtworzy pani dzięki temu ten festiwal. Proszę powiedzieć, co będzie pani prezentować na Lado Deji w tym roku. Witam jeszcze raz. Witam. A więc na Lado Deji jesteśmy z wami teraz drugi raz. Pierwszy raz nie było nas w górach, tam mieliście, tak? Gdzieś tak. Pierwszą edycję. Ale w zeszłym roku byliśmy, bardzo nam się podobało i w tym roku też chcemy być, znaczy no będziemy. Ogólnie zajmuję się zielarstwem. Mhm. Zajmujemy się wszyscy. Moja córka robi kremy, maście, mój mąż robi mikstury, ja robię mikstury ziołowe. No, a naszą perełką jest kombucha, napój probiotyczny, który bardzo dobrze wpływa na nasze jelita. Na naszym stoisku będziecie mogli znaleźć mikstury
pomagające w odrobaczaniu, właśnie w pracy jelit. Będziecie mogli się napić bardzo zdrowej kombuczy w wielu smakach. My robimy trochę inaczej kombuczę niż wszyscy, bo robimy drugą fermentację, czyli dodajemy tam owoców. Dzięki temu możemy mieć różne smaki. Jasne. Oprócz tego dużo, dużo ziół, kremy do twarzy z Amanity muscaria, z muchomora, to robi moja córka. Różne maści z ziół, z wrotyczu na przykład, z glistnika. Co my tam jeszcze mamy? Mamy też, zajmujemy się też kamieniami, które strukturyzują nam wodę. I dużo, dużo takich innych rzeczy, ciekawostek. Coś innego. Bardzo, bardzo dziękuję, że Państwo będziecie tu. Mnie tak zastanowiło, bo tak naprawdę no, nigdy nie ma okazji, żeby wszystkich Państwa poznać. Ja ogromnie dziękuję jeszcze raz za to, że będziecie, bo to jest pewnego rodzaju również kredyt zaufania do tego, że rzeczywiście w tamtym roku było ok. W tym na pewno będzie równie dobrze. Skąd w ogóle zamiłowanie takie rodzinne, można powiedzieć? To jest jakoś tak z pokolenia na pokolenie, czy akurat Pani zaszczepiła wśród najbliższych? Ja ogólnie pochodzę z Mazur i jak zaczęłam się interesować ziołami, też zaczęłam szukać po rodzinie, gdzie ktoś może kiedyś, jasne, może z jakichś szeptów suwalskich, no ale nie dotarłam, jednak w korzeniach nic tam nie znalazłam, chociaż moja babcia tak trochę siedziała w ziołach, ale myślę, że to jakoś przyszło samo też. W sumie nie ma przypadków, tak? Ja miałam problemy też z żołądkiem kiedyś i jakoś tak intuicyjnie wiedziałam, że to trzeba zrobić jakoś naturalnie, że trzeba sobie pomóc naturalnie, naturalnymi sposobami. I od tamtąd się zaczęło. Potem trafiałam, no można powiedzieć, że Barbara Kazana to była takim moim prokursorem, gdzie ona zaczęła robić takie różne wystąpienia, tak, o ziołach i zaczęłam się tak tym interesować. No potem wiadomo, trzeba było zrobić jakąś szkołę w tym temacie, więc z córką zapisałyśmy się do szkoły na zielarza fitoterapeutę, no i zaczęliśmy działać. W sumie pierwsze co to kombucha. Kombucha szła, bo to probiotyk. Pomieszałyśmy go z kwiatami, z ziołami, z owocami. Potem zaczęły przychodzić inne mikstury, jedna po drugiej i skupiamy się na tym, żeby nasze mikstury były ze starych przepisów, z jak najstarszych. Bo uważamy, że te przepisy były najlepsze, już nic nie musimy zmieniać ani dodawać. No i tak powstała gama naszych produktów też. Myślę, że tak to się poukładało w naszym życiu wszystko. Też mieliśmy taki przypadek też z moją chorobą. W sumie nie chorobą, tylko lokatorem na gapę, ale o tym to już mogę, porozmawiam na festiwalu. No właśnie, właśnie. Bardzo się cieszę z tego spotkania, tym bardziej, że w tym roku rzeczywiście duży, może nie nacisk, ale jednak mimo wszystko będzie bardzo wielu wystawców na scenie. Będą właśnie mogli przedstawić to, czym się zajmują. I fantastycznie, że w Pani jest tak wiele pasji. Drodzy Państwo, jak widzicie, tak naprawdę tu będzie rdzenna wiedza od osób, które zajmują się tym od jakiegoś czasu. Bardzo Pani dziękuję. W takim razie, czy może Pani powiedzieć jakiś kontakt do siebie, ktoś z widzów, który ogląda i chciałby się podpytać, nie wiem, na przykład na temat środków na pasożyty albo jakiekolwiek inne pytania, czy strona internetowa? Mamy stronę na Facebooku Probiotyki Mani Moni i mamy sklep internetowy naturalniemanimoni.pl. naturalniemanimoni.pl. Tak. Super. Pani Moniko, ogromnie dziękuję. Cieszę się, że się spotkamy już tak naprawdę za kilka dni. Tak, już niedługo. Ja też się cieszę i czekam na tą chwilę. Do usłyszenia. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. To i zapraszam oczywiście. Trzymamy wszystkich kciuki na kombucze. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Jak widzicie Państwo, naprawdę duża wiedza od osób, które tak naprawdę
często same przecierają szlaki, bo miały gdzieś problemy zdrowotne i doprowadzając się do pełni zdrowia, wypracowały jakieś metody. I tutaj będzie można rzeczywiście porozmawiać z tymi osobami bezpośrednio na stoisku. Ja zachęcam Państwa, zatrzymajcie się przy stoisku produktów probiotyków Mani Moni. Jak słyszeliście, wiele fajnych rzeczy, które można zastosować dla swojego zdrowia. Pozwolicie teraz, że wybiorę kolejny numer telefonu, kolejną rozmowę, żebyście się troszeczkę dowiedzieli, zapoznali z tym, kto będzie i jakie produkty będą właśnie na festiwalu, tegorocznym festiwalu La Dodeja. Porozmawiamy sobie teraz na temat amuletów artystycznych, ale nie tylko, bo to będą również zwierzęta mocy. Sam nie wiem, co to za temat. Halo, halo, witam serdecznie. Witam serdecznie. Pani Justyna Dąbrowska. Dokładnie, Justyna Mija Dąbrowska na dzień dzisiejszy. Bardzo mi miło, pani Justyno, będziecie Państwo, bo razem z panem Dariuszem, na festiwalu La Dodeja. Przyjedziecie, z tego co wiem, z daleka, ale to, o czym będziecie mówić, bo będą dwa wykłady, to pozostawię, żeby pani troszeczkę przedstawiła. Dzień dobry, jeszcze raz witam i oddaję głos. Dzień dobry. Dwa wykłady i oba wykłady tak naprawdę łączą się w jedną całość, dlatego że cała nasza podróż, całe nasze życie zamknęło się w pewnym cyklu. I ten cykl to jest też nasza autorska metoda, metoda, na której pracujemy. I pierwszy wykład będzie dotyczył zwierząt mocy i skąd się wzięły zwierzęta mocy. Zaczęło się od tego, że zaczęliśmy bardzo chorować. Potem zaczęliśmy się uczyć, jak funkcjonuje nasze ciało. I kiedy już zrobiliśmy tą pracę, wyruszyliśmy w podróż. Najpierw były minerały, które będą u nas na stanowisku w postaci amuletów. Moc minerałów przyszła. Potem ruszyliśmy w podróż taką, gdzie zostawiliśmy domy, zostawiliśmy cały świat taki mainstreamowy, zamknęliśmy za sobą wszystko, co było do tej pory i ruszyliśmy w taką dziką podróż. Nie mieszkaliśmy przez pół roku w ogóle nigdzie i tam przyszła do nas natura. Natura w postaci roślin, w postaci zwierząt i zaczęliśmy się bliżej jednoczyć z tą naturą. I właśnie o tym będzie, o tym, że poprzez tą naturę zaczęliśmy tworzyć, zaczęliśmy kreować i powstał e-book i powstały do tego karty graficzne w postaci zdjęć i powstały też karty takie typowe. Ale to nie był jeszcze koniec, bo myśleliśmy, że tutaj już będzie stop, a się okazało, że ta natura, te zwierzęta poprowadziły nas dalej i poszliśmy do tego, że zaczęliśmy pisać o archetypach i zaczęliśmy od kobiecości. To się przełożyło na warsztaty, to się przełożyło na wiele innych metod, wiele współpracy i cały czas idziemy w tym dalej. Ale chodzi głównie o to, że jak zaczęliśmy od zdrowia, przeszliśmy przez fazę emocji, przeszliśmy przez fazę przekonań, przeszliśmy przez fazę duchową, czyli ten moment połączenia ze zwierzętami mocy i znów zawróciliśmy do zdrowia, również do zdrowia takiego psychicznego. No i tak to mniej więcej wygląda. Jasne, bardzo ciekawe, intrygujące tematy, nie ukrywam. Rozumiem, że te karty to one bardziej pełnią rolę terapeutyczną. Czy nie? Bardzo szeroką rolę się okazuje, bo właśnie wczoraj bawiliśmy się z dziećmi tymi kartami, to była rola całkowicie taka zabawowa, ale też edukacyjna. Naszą intencją w ogóle od samego początku jest przywrócenie człowieka do natury i natury do człowieka, żeby to znowu nastała ta jedność. Jasne. No już nie mogę się doczekać też Państwa wystąpienia. Będą dwa, bo to zarówno w piątek na scenie głównej, jak i bodajże w niedzielę, z tego co pamiętam, która nie mam przed sobą teraz tego programu. Tak, w niedzielę. Pani Justyno, proszę powiedzieć, gdzie widzowie mogą poczytać troszeczkę więcej o Was? Jak się można skontaktować? Czy jakieś dane tutaj może Pani podać? W Google'ach można po prostu wpisać Mija, My i A, Mat przez 2T, Art. I tam w wyszukiwarce bezpośrednio można nas znaleźć. Można nas znaleźć, tak jak na przykład mnie, na Facebooku Justyna Mija Dąbrowska, konkretnie pod nazwiskiem. Mamy też fanpage Mija Mat Art. Mhm.
No i na festiwalu. Zapraszamy na festiwal. Mamy też sklep, taki stronę internetową z możliwością zakupu. Też. I ta strona to też jest miamatart.com. Przez dwa, czyli miamatart.com. Tak. Tak, dokładnie tak. Bardzo pani dziękuję za tę wypowiedź. Do zobaczenia w takim razie, bo to już raptem parę dni zostało. Czy pani teraz gdzieś w trasie, czy też jakiś festiwal? W tym momencie jesteśmy na naszej wyspie pod Ostródą, jesteśmy w okolicy Molo i też już nie możemy się doczekać. Jesteśmy cali podekscytowani spotkaniem z państwem, spotkaniem z Ladodeją. Byliśmy już 2 lata temu. Czyli piękne kontakty, piękne spotkania, liczymy na więcej. Proszę powiedzieć pani Justyno, czyli pani była na pierwszej edycji tam w górach? Nie, my byliśmy w Lizawicach. Czyli okej, to już była druga edycja. Była pani zadowolona z tamtego spotkania po raz pierwszy? Tak, tam byli cudowni ludzie. To było dla nas najważniejsze, była piękna energia i spodziewamy się tego samego tym razem. Jasne. Wszystkiego dobrego, bardzo pani dziękuję. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia. Jak słyszycie, drodzy państwo, to już kolejny dowód na to, że do zdrowia często dochodzi się poprzez chorobę. Czasami chorobę najbliższych albo chorobę własną. Pozwolicie, że jeszcze wykonam kilka telefonów. Właśnie dzięki temu można będzie poznać troszeczkę naszych rozmówców, naszych wystawców, osoby, które przyjeżdżają z różnych części Polski, a także części świata, bo kolejna rozmówczyni, pani Klaudia, trochę podróżuje razem z osobą, która będzie współtowarzyszyć. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani Klaudia z drugiej strony, prawda? Tak, dzień dobry. Bardzo się cieszę. Cieszę się również z tego powodu, że nie wykręciłem złego numeru. Pani Klaudio, troszeczkę już tutaj zapowiedziałem, że państwo, bo pani Klaudia wspólnie z... Z Nikodemem. Witamy bardzo serdecznie. Podróżujecie troszeczkę. Proszę powiedzieć parę słów na temat waszych produktów, na temat waszego rozwoju i podróży po tej świadomości, po rozwoju świadomościowym. Podróżujemy też po świecie i podróżujemy świadomie. Mieszkamy na Tenerycie, a w kamperze. I podróżujemy. Teraz przyjechaliśmy do Polski, więc przejeżdżaliśmy przez piękne kraje europejskie, gdzie właśnie powstawały nasze niki nad oceanem, na plaży, w lesie, nad jeziorami. Wszystkie naładowane są słońcem, energią księżyca. Są unikatowe, na pewno. Produkujecie państwo biżuterię. To jest dla kobiet, dla mężczyzn, czy ogólnie? To dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jasne. Tworzymy takie pojedyncze egzemplarze z serca i z taką energią, która przychodzi. Nigdy nie zastanawiam się, czy to będzie męski, czy damski naszyjnik, tylko po prostu to wychodzi, nie? Tak to się dzieje. Rozumiem. Jesteście w podróży, z tego co słyszę. Czy przemierzacie dopiero do Polski? Nie, jesteśmy już w Polsce. Tu już też bierzemy udział w różnych festiwalach rozwojowych, bo uwielbiamy takie spotkania z ludźmi przede wszystkim. I chętnie zagościmy do was oczywiście na festiwale. Bardzo dziękuję za to, że też współtworzycie to spotkanie. Rozumiem, że będziecie po raz pierwszy. Będziemy po raz pierwszy, tak. Okej. Okay. Bardzo się też cieszę. No, będę sam ciekaw, jaka atmosfera z waszego punktu widzenia tutaj będzie odebrana, jak wy to odbierzecie. No my też się nie możemy doczekać. Cieszę się ogromnie z tego powodu, że się wkrótce spotkamy i będziemy mogli chwilę też porozmawiać. Bardzo wam dziękuję. Klaudia i Niko, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Spokojnej drogi. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Adios. Adios. Miło usłyszeć, że nowe osoby chcą i przyjadą na spotkanie tutaj w festiwalu Ladodeja. Proszę państwa, jeszcze jeden telefon, jeżeli pozwolicie. To jest właśnie taka przestrzeń, żeby tutaj można było przedstawić wystawców, bo
na co dzień tak naprawdę, jeżeli chodzi o te festiwale, to głównie skupiamy się na słuchaniu wykładów, na rozmowach z osobami, które tutaj w studio VTV występują. A tak naprawdę gdzieś w kuluarach, na stoiskach, często face to face, naprawdę bardzo wartościowe tematy są poruszane, rozmowy prowadzone i można się wiele rzeczy dowiedzieć od wystawców, którzy tak naprawdę na co dzień zajmują się produkcją albo biżuterii, albo właśnie produktów naturalnych, ekologicznych. Tak jak chociażby tutaj z wypowiedzi pani Moniki można było wnioskować, że to jest ogromna pasja, rodzinna pasja. Jeszcze jedno stoisko, troszeczkę z innej dziedziny. No, porozmawiamy troszeczkę o ceramiczności z panią Edytą. Się zastanawiam, skąd państwo będziecie do nas przyjeżdżać tutaj na festiwal La Dodeja. Halo, witam, dzień dobry. Czy z panią Edytą rozmawiam? Tak, dzień dobry. Dzień dobry pani Edyto. Tutaj dla naszych widzów studia VTV ja bym chciał panią poprosić o to, aby pani się mogła wypowiedzieć, co będzie można na pani stoisku zakupić, zobaczyć, o co zapytać. Tworzę ręcznie, toczę często na kole garncarskim autorską, ręcznie też malowaną ceramikę, która jest w 100% stworzona przeze mnie, czyli tutaj u nas. Jest to w większości ceramika użytkowa, zawsze gotowa i spożywczo odpowiedzialna, w sensie można ją używać. Jasne. Są to moje autorskie wzory, zdobienie nigdy jest niepowtarzające się, bo za każdym razem robię to nie od szablonu, tylko nazwijmy to od serca. Czyli nie ma dwóch identycznych. Są do siebie na przykład podobne, ale nigdy nie będą takie same. No i właśnie to jest to, co można na takich festiwalach spotkać. Ja słyszę w tle, że tam się coś dużo dzieje. Gdzie pani jest? Jestem na innym festiwalu. No proszę, ale przecież mamy dopiero środę. Gdzie taki festiwal jest, proszę zdradzić? Trudno reklamować. Jestem na wibracjach teraz, pod Płockiem. Czyli cały czas jest pani w ruchu, a skąd pani będzie przyjeżdżać do nas na La Dodeję? Właśnie po tym festiwalu będę miała kilka dni przerwy i jadę od razu do was. To jest taki sezon? Ja muszę odpocząć, ale poza tym muszę też robić, ponieważ ja tą ceramikę robię sama. Nie kupuję jej otwierając kolejne kartony, czy tam sprowadzając je nie wiadomo skąd, tylko robię ją ręcznie, więc muszę też mieć czas, żeby ją utoczyć, żeby ją zrobić. Ona sobie spokojnie w słońcu dosycha, popędza, nikt ich nie goni na jakieś taśmie produkcyjne, więc muszę też mieć czas, żeby ją robić. Więc kilka dni jest dla mnie, kilka dni też jest do robienia kolejnych egzemplarzy, no i potem z przyjemnością jadę do was. Czy będzie pani któryś raz z kolei, czy po raz pierwszy? Pierwszy, po raz pierwszy. Będę okay. Po raz pierwszy, ale słyszałam same dobre rzeczy, dlatego cię wybieram. No, to dla mnie to też duży egzamin. Mam nadzieję, że, znaczy wierzę w to, że będzie pani zadowolona. Tym bardziej, że atmosfera naprawdę jest znakomita. Specjalnie ludzie przyjeżdżają o wysokiej wibracji świadomościowej. Proszę jeszcze zdradzić dla tych wszystkich, którzy chcieliby właśnie teraz wejść, zobaczyć te produkty, które pani wytwarza. Czy jest jakaś strona internetowa albo kontakt do pani? Ceramiczności.pl można obejrzeć wszystko, co tworzę, albo ceramiczności też na Instagramie czy Facebooku zobaczyć, co się pojawia. Bo czasami są jakieś super totalnie nowości inne i łatwiej jest mi je pokazać gdzieś na jakichś, nie wiem, Instagramach, dajmy na to. I jeszcze nie ma ich na stronie, ale strona jak najbardziej też pokazuje to, co tworzymy. Rozumiem, że jeżeli ktoś chce sobie zamówić, to też wysyłkowo działa to. Tak. Wysyłamy codziennie, można powiedzieć. Staramy się to zrobić jak najszybciej, często pierwszego dnia, ale dajemy sobie też 3 dni, bo czasami, no różnie bywa. Jasne. Ale na ceramiczności.pl jest to po prostu sklep internetowy, gdzie można składać zamówienia. Bardzo pani dziękuję. Pani Edyto, już nie przeszkadzam w tym momencie, bo wiem, że rzeczywiście tam ruch duży. Tak, zgadza się. Klienci już czekają. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w takim razie już za tydzień. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Miłego dnia. Wzajemnie.
Jak to widzicie, drodzy Państwo, wszyscy w ruchu, w pędzie, w działaniu. Ja nie będę dzisiaj już przedłużał. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Z takimi między innymi wystawcami będziecie mogli porozmawiać na żywo, uścisnąć dłoń, zapytać, jak dane rzeczy się robi. Czy to zioła, czy to herbatki, czy to przyprawy, czy tutaj ceramika, jak w przypadku pani Edyty. Będzie o tym wszystkim można porozmawiać, zakupić, nabyć. Teraz już możecie wejść sobie na te strony, chociażby ostatnia strona ceramiczności, pisane polski bez polskich znaków.pl. Tam więcej informacji. Ja Was bardzo, bardzo, bardzo gorąco zapraszam na festiwal Lado Deja. Jak słyszycie, zarówno ci, którzy byli w drugiej edycji, czy nawet w pierwszej, potwierdzają, że atmosfera jest wyjątkowa, warta przyjazdu i spotkania się, jak i ci, którzy wybierają się po raz pierwszy. No cóż, nie będę swojego chwalił, bo wiem, jak jest. Wydarzenie jest niezwykłe, jest niecodzienne i naprawdę warto przybywać na coś takiego. Przybądźcie, wstęp jest bezpłatny, nie musicie ponosić tutaj kosztów wejściówek, możecie te pieniądze przeznaczyć, jeżeli macie taką ochotę, na właśnie zakup jakiejś pamiątki czy jakiegoś sprzętu, urządzenia, które będzie Wam służyć przez kolejne lata. Zapraszam Was gorąco, bądźcie z nami, pośpiewamy wspólnie na scenie, posłuchajcie wykładów, zabierzcie z sobą coś do siedzenia, zabierzcie jakiś kocyk, będzie gong puja w nocy, będzie ognisko, będą rozmowy, oby tylko nam wszystkim sił starczyło na to, żeby ten czas rzeczywiście aktywnie, energicznie przetrwać, przeżyć. Będzie się dużo działo. Ogromnie Wam dziękuję za ten czas, że tutaj jesteście z nami. Wysyłajcie informacje o Lado Dei swoim bliskim, swoim znajomym, osoby, które być może myślą podobnie, może będą chciały razem z Wami przyjechać. Nocleg jeszcze nadal jest, więc można kontaktować się zarówno tam w hotelach, jak i jeżeli chodzi o pole namiotowe. Zapraszamy Was gorąco, przybądźcie. Lado Deja, znowu jesteśmy razem. To już trzecia edycja 2024. Widzimy się już 26, 27 i 28 lipca w miejscowości Lizawice, boisko sportowe. Zapraszamy Was na stronę Facebooka, tam jest Fundacja Lado Deja, no i wydarzenie pod taką samą nazwą. Ja bardzo Wam dzisiaj dziękuję, kłaniam się nisko, Michel Rachel. Do zobaczenia, do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich oglądających oraz wystawców.